mięśnienie pole z tyłu zrobiłem bike bara. Teraz podryk do tyłu, nie? Motocykl zwalnia, już nie przyspiesza. I ponownie, i ponownie, i ponownie. I taki bujak, bujak, bujak. O to chodzi. W tych treningach teraz. I to wszystko zależy od tego po prostu, jak ja dobrze go wyrzucę do góry. Takie rzeczy. Takie tematy. No i pozdrawiam chłopaków z Poznania. Niech trenują tą gumę na tym KTM-ie 400. Było bardzo fajnie. Naprawdę mam tutaj taki fan z tego, co tutaj robię. Takie zadowolenie. Mógłbym tak przejechać koło policjantów w mieście i nie przekroczyłbym prędkości. Uwierzcie mi, no. Czyli nie powinni się mnie czepiać za prędkość. Coś pięknego, motocykl przestał przyspieszać. No, trzeba trenować dużo, żeby to robić perfekcyjnie. Chcę to robić jeszcze bez przyspieszania, a stałą prędkością, no to no, bez treningów to nie da rady, bo siema, no powiem, o co chodzi, chodzi o to, że no tak, trenując wiem, jaką prędkością mam jechać, w jakim momencie, ile gazu, kiedy strzelić, w którym momencie wbić najlepiej tą czwórkę, żeby po prostu szybko nie jechać, nie? Żeby cały zakres mojej mocy gazu, czyli ono skupić się na kompresji, na tym wszystkim, żeby cały zakres tego gazu, żebym ja miał do dyspozycji, żebym nie robił tam, żeby tylko tam trochę mi szedł tam do góry, nie? Ja to mówię, taka jazda na, tak jak enduro guma mówi, ja mówię na scyzoryka, a enduro guma mówi na spadochroniarza, nie? A tu chodzi o to, żeby no faktycznie lecieć na tym kole, nie? Siema. Boże, majster, tak się nie umawialiśmy. No teraz mi nie wyszło.
lecę jakąś dużą prędkością, bez sensu. A teraz już uspokoiłem go. Ileś czasu jechałem równą prędkością. No tak jak ja już mówiłem kiedyś, ta ulica jest krzywa, no bo ona jest krzywa, ona idzie tam do obwodnicy i to duży kąt jest. Jeżeli by była prosta, no to by było jeszcze lepiej, bo trzeba po prostu no, sterować tym motocyklem. Przede wszystkim, na przykład po dzisiejszym treningu widzę, że muszę zwolnić, po prostu dużo zwolnić, praktycznie tam no, z 15 na godzinę, 5 nawet go podrywać, nie jadąc szybko. I takie gumy mnie właśnie interesują. Tak jak wspomniałem kiedyś w garażu i dlatego Paweł przysłał mi to kółko, żebym chciał tą wolną gumę trenować. No ja wiem, że wolna guma no to jest już w ogóle, wiecie, jak cyrkle, to tamto, nie? Ale mówię, do tego to muszę sobie po prostu jakiś teren znaleźć, taki trochę piachu. Ja już to kiedyś trenowałem na Husqvarnie, na 250. Specjalnie po to ją obniżyłem. I całkiem tam dobrze mi to wychodziło. I na przesecie mi dobrze wychodziło. No teraz to takie było przy końcu, to motocykl zwalnia. Dobra, mała przerwa. Dzisiaj trochę chmur, nawet jest dobrze, bo tak nie grzeje to słońce. Mogłem zrobić progres dzięki Szczepanowi i temu to siedzisko, nie? To jest po prostu rewela. A tutaj to już faktycznie sliki, nie? To jest coś pięknego. Trzeba lada moment założyć nową gumę. Na nowej gumie to już będzie trochę inne ciśnienie, trochę inaczej to będzie wszystko szło. Co tu podkładki się... Ojo, będzie cięcie. Nie wiem, czy tutaj załapię. Wiecie, wyrżyła się tutaj podkładka w ten... Takie podkładki duże muszę sobie załatwić, bo przy zmianie koła to już tutaj będzie trzeba porobić coś więcej. No co, jutro pewnie filtr do czyszczenia powietrza. Pewno wymianę oleju zrobię. Niedawno robiłem, ale ja tu często wymieniam. Praktycznie nie przekraczam 8 motogodzin do wymiany. Co odpoczywać. Włączyłem tamtą kamerkę, żeby coś nagrać. Moje przeloty. Czyli tak. Około 10-15 na godzinę. Trójka i z trójki na czwórkę. Tutaj fajne spowolnienie, nie wiem czy to wyczuliście, że to było już długie takie spowolnienie. Siema byki, siema. Oni jeżdżą dzisiaj po szosie. Ja będę jeździł z ekipą w niedzielę.
Delta, fajny pionik trzymałem. Nie mówię, że to było super schamowane, ale nie było na przyspieszaniu i o to właśnie chodzi. Coś pięknego. Ja wam powiem, że to nie jest takie proste tak utrzymać sprzęta. O, ręce cierpną, nie? To nie jest takie hopaj siupaj, nie? No coś pięknego, no ja z tego treningu jestem naprawdę bardzo zadowolony. Cieszę się, że mogę jeszcze lepiej to nauczyć się tego, że mogę oczywiście wam przekazać. Wiem, że to jest długa droga, ale właśnie utrzymać się bez tego gazu, nie? Mało gazu. Czyli patrzcie jeszcze raz, mała prędkość. Trójka i z trójki na czwórkę i od razu noga podparta o dźwignię biegu. Teraz nie wyszło. To się przyznaje, noga mi z hamulca zleciała. No, trochę na kole, trochę siłowni, jak znalazł, nie? Przede wszystkim uspokoić motocykl, nie? I z obrotów, ze wszystkiego. To nic, jak będzie trochę za niska prędkość, to prawo-lewo trochę motocykl będzie bujał. Ale idzie to opanować. Trenujcie z Blackiem. Słyszałem, że tu w naszym województwie lasy zamykają, bo taka susza jest. Kurde, można duży mandat dostać. Teraz było fajnie. Trochę to zabijam, wiecie, bo to już przedramiona bolą. A jak boli, to można jakiś błąd popełnić, nie? I się wyglebić. Teraz.
pierwszym treningu wiem, że po prostu dobry kawał roboty zrobiłem. A muszę wam powiedzieć, że tak 3-4 lata temu, tak ze 4, nie? To jak jechałem właśnie trenować gumę, strasznie się za każdym razem bałem. Muszę wam powiedzieć, im mocniejszy motocykl macie, tym łatwiej wam to pójdzie. No optymalnie to jest max 500, nie? Właśnie tutaj wam powiem, tak jak się naoglądałem Cina, nie? To oni cały czas ten motocykl podrywają, żeby im zwalniał. Nie wiem, na parę sekund to zrobię to, ale na przykład przy nawrotce, nie? To tak już naprawdę idą do tyłu. Motocykl im zhamowuje i mogą normalnie zakręt sobie brać. Spoko, w zakręt to ja sobie umiem wejść, nie? Ale muszę płynnie jechać. Nadrabiacie umiejętnością kompresji, wykorzystania gazu i sprzęgła. Z tym, że przy czwórce macie lepiej, bo macie, możecie się zaprzeć. Tą prędkością gdzieś 40 wtedy sobie jechać. No przede wszystkim chodzi o to, żeby to robić perfekcyjnie za każdym razem. Dlatego trzeba trenować. Siema policja, z małej prędkości. Prawie, że się turlam. I tak wychodzi najlepiej, patrzcie. Idzie to opanować do perfekcji. Jeszcze lepiej by mi szło, jakbym miał cywilne buty.
O, widzowie wbili. Popatrzeć rowerami. Jeszcze raz za to kółko, powiem ci, jesteś wielki. Wiedziałeś, komu to dać. Teraz to jest naprawdę przerwa, zabijam, bo będzie trzeba. Teraz to mnie nawet ciężarówki wyprzedzają. Stubane. Trójeczką też daleko mogę pociągnąć samochód. Zresztą teraz w tej chwili przy tej fazie moich treningów to spoko, wrzucam nawet piątkę u góry. Kolejne biegi. Następne przełamanie to będzie sprzęgło w górze wrzucić. Siema. Gdzie jedziecie? A do domu jadę. Aha, aha. No ja w sumie też, mała przerwa i jadę. Jak chcecie, to poczekajcie za mną chwilę. To możemy poczekać. Tak? Dobra. A ja trening guma, wiesz? Tak? No. Ja teraz w Balczewie byłem. O. I co tam, można jeździć? No, no. Bo podobno ten, nie wolno do lasu wjeżdżać. No tak. Niby nie, nie? Aha. Ale tak skutecznie, spokojnie, nie? Można, nie? Dobra. To się zawijamy. Nie bój się, będę was, będziesz wolno jechał, to ja będę was wyprzedzał. Nie, nie, nie uderzę. A jak masz na imię, powiedz? Wojtek. Wojtek, a ty? Julia. Julia, o, super. Czekaj, jeszcze na miniaturkę wam zrobię. Coś fajnego. No, elegancko. Potem wytnę. Może na zlocie się zobaczymy, jak będzie w lipcu, nie? No, to przyjedziecie na pewno. A Tomek teraz betę sprzedał, nie? No, sprzedał. A już coś kupił. Ale nie mogę mówić co. A ja wiem chyba co. Tak? To nie mów. To nie mów, bo to tajemnica podobno. Mówi, na wakacje zrobi. Będzie się ścigał ze mną z dragsterem. Thank you.
dobrze? Jak murzyn. Jedziemy. Trzymajcie się, trenujcie, nie poddawajcie się, a na pewno dojdziecie do perfekcji.